Tym objawiła się miłość Boga do nas, iż Syna swego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy przez Niego żyli. Pierwszy list Jana, 4, rozdział 9, werset. Pewien człowiek był podwójnie uratowany. I ten człowiek miał dziwny zwyczaj, że ilekroć rozpoczynał pływanie na basenie, najpierw zanurzał w wodzie stopę, a potem wchodził wysoko na wieżę, aby wykonać w pięknym stylu skok na główkę. Gdy któregoś razu ktoś go zagadnął o to, odpowiedział: myślę, że to kwestia przyzwyczajenia, ale rzeczywiście istnieje głębszy powód. Zdradzę go panu. Przed kilkoma laty byłem nauczycielem pływania grupy mężczyzn. Moim zadaniem było doskonalenie stylu oraz nauka nurkowania. Pewnej nocy zdarzyło się, że nie mogłem zasnąć. Postanowiłem pójść na pływalnię, do której jako prowadzący szkolenia posiadałem klucze. Miałem nadzieję, że gdy trochę popływam, będę mógł lepiej spać. Nie zaświeciłem światła, bo bardzo dobrze znałem układ pomieszczeń. Dach był ze szkła, a światło księżyca było wystarczająco jasne. Gdy stanąłem na najwyższym piętrze wieży, ujrzałem cień mojego ciała, który odbijał się na przeciwległej ścianie. Z powodu rozłożonych na boki ramion moja sylwetka tworzyła wspaniały krzyż. Zamiast skoczyć, pozostałem w tej pozycji i przyglądałem się temu niesamowitemu cieniowi. Gdy tak trwałem bez ruchu, przyszedł mi na myśl krzyż Chrystusa i jego znaczenie. Nie byłem chrześcijaninem, ale jako chłopiec nauczyłem się pewnej pieśni, której słowa nagle mi się przypomniały. On umarł, by nas ratować. Dał życie, by nas zachować. Radośnie do nieba kroczymy, w krwi Jego zbawienie widzimy. I albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną, natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. Pierwszy list do Koryntian. Pierwszy rozdział. 18, werset. I kontynuując, ten człowiek mówił dalej. Nie wiem, jak długo stałem tak na wieży, z rozpostartymi ramionami i dlaczego nie wykonałem skoku. W każdym razie wycofałem się z trampoliny i zszedłem na dół. Udałem się na brzeg basenu, aby skoczyć. Nie wiedzieć czemu, zszedłem jednak po schodach, stojąc stopami na dnie. Zamarłem. Dotknąłem twardego betonowego podłoża. Poprzedniego dnia wieczorem spuszczono wodę, a ja nic o tym nie wiedziałem. Mimowolnie po plecach przeszedł mi zimny dreszcz. Gdybym skoczył, byłby to mój ostatni skok. Ten krzyż na ścianie uratował mnie tej nocy. Byłem tak głęboko wzruszony i wdzięczny, że Bóg w swojej łasce zachował mnie przy życiu, że uklęknąłem na brzegu basenu. Uświadomiłem sobie wówczas, że oprócz mojego ciała Bóg chciał uratować moją duszę. Aby to było możliwe, potrzebny był jednak inny krzyż, krzyż, na którym umarł Jezus Chrystus, aby mnie zbawić. On uczynił to w chwili, gdy klęcząc wyznałem mu moje winy i oddałem się w jego ręce. Tej nocy zostałem podwójnie wyratowany. Do dziś posiadam zdrowe i sprawne ciało, ale o wiele ważniejsze jest dla mnie to, że jestem uratowany na wieczność. Być może rozumie już pan, dlaczego zawsze najpierw zanurzam w wodzie palce stopy,
zanim wykonam skok. To przypomina mi o tym dniu, który zmienił moje życie.